Katarzyna zaprosiła szóstkę przyjaciół na piknik. Najstarszy z nich, Wojciech, ma 10 lat. Najmłodsza, Dorota, ma 6. Katarzyna ma 48 jagód i chce je równo podzielić pomiędzy przyjaciół. Ile jagód dostanie każdy z przyjaciół? Zapraszam Was do zatrzymania filmu i obliczenia tego samodzielnie. Ile jagód dostanie każdy z przyjaciół? No to pomyślmy przez chwilę. Ma szóstkę przyjaciół i chce, żeby wszyscy mieli po tyle samo jagód, czyli 48 jagód musi rozdzielić porówno pomiędzy sześcioro przyjaciół. I wiek jej przyjaciół nie ma tu żadnego znaczenia, czyli musi wziąć swoje 48 jagód i podzielić je na 6 grup. 48 podzielone na 6. Wynik tego dzielenia to będzie ilość, jaką otrzyma każdy z przyjaciół. To dzielenie 48 podzielone na 6 równa się, znak zapytania, oznacza to samo, co 48 równa się, znak zapytania, razy 6. Czyli jeżeli zgadniemy, ile razy musimy pomnożyć szóstkę, żeby otrzymać 48, to będziemy również wiedzieć, ile to jest 48 podzielone na 6. Ten znak zapytania to liczba jagód dla jednego przyjaciela. Liczba jagód na jednego przyjaciela razy liczba przyjaciół to całkowita liczba jagód, 48. Jaka to liczba, ten znak zapytania? Przypomnijmy sobie może wszystkie wielokrotności 6. 6 razy 1 równa się 6. 6 razy 2 równa się 12. Zwiększamy wynik o 6 za każdym razem. Dodać 6. 6 razy 3 równa się 18. 6 razy 4 równa się 24. 6 razy 5 – 30. 6 razy 6 – 36. 6 razy 7 – 42. Zauważcie, że ciągle dodajemy 6 do każdego kolejnego wyniku. 6 razy 8 – 48. I widzimy, że nasz znak zapytania to musi być w tym mnożeniu 8. 6 razy 8 i 8 razy 6 to to samo. To się również równa 6 razy znak zapytania i właśnie się przekonaliśmy, że ten znak zapytania to 8. Równa się 8. Czyli każdy z przyjaciół dostanie 8 jagód. 48 podzielone na 6 równa się 8. Sprawdźmy jeszcze na koniec, czy to prawda, czy gdzieś nie popełniliśmy błędu. Mamy tu 48 jagód, podzielmy je na 6 grup po 8 jagód, każda. Pierwsza grupa 8 jagód. Tu następna. Tutaj jeszcze jedna. Tutaj czwarta grupa 8 jagód. Tu zrobimy piątą. I na koniec szósta, też 8 jagód. Mamy 6 grup po 8 jagód w każdej grupie. I każdy z 6 przyjaciół weźmie sobie jedną taką grupę. Każdy weźmie 8 jagód.